Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz, a to, moi drodzy, jest kolejny odcinek z gry Elden Ring. Ja jestem na streamie, jest ze mną 30 osób równo na tą chwilę. Przed chwilą było ponad. Mam nadzieję, że powrócicie, bo bardzo, bardzo fajnie, licznie przychodzicie na Eldena, bardzo mi miło. Moi drodzy, drogą dedukcji i drogą wspólnych kompromisów na czacie doszliśmy do wniosku, że Farum Azula zostawimy sobie na później. Teraz, moi drodzy, wrócimy sobie do tej lokacji, którą robiliśmy. Wyczyścimy sobie jaskinię guseł, wyczyścimy sobie katakumby oraz grobowiec heroicznego pogromcy. Natomiast później pójdziemy tutaj do ukrytej ścieżki, do świętego drzewa i zrobimy sobie tą ukrytą, znaczy ukrytą, no okej, pół mapy jest wyrwane, więc tak średnio jest to ukryta miejscówka. No ale umówmy się, że żeby tutaj zjechać, trzeba było albo użyć tej wielkiej windy i sekretnych medalionów, albo wykorzystać cheese'owy sposób i rzucić się tutaj z klifu, mniej więcej chyba któryś w tym miejscu, czy gdzieś wyżej, już nie pamiętam. Gdzieś tu się zeskakiwało po prostu z tego klifu i na dole, ginąc, wskrzeszała nas Marika w tej ukrytej miejscówce, także tak to wygląda. Także, moi drodzy, na początek jedziemy do jaskini guseł, zobaczymy, co tam jest ciekawego. Przypominam, że ta jaskinia, moi drodzy, to była zablokowana kluczami tymi kamiennymi, więc może będzie tam jakiś fajny fancik, bo jest to też na pewno opcjonalna miejscówka, także się okaże. Także odpalamy pochodnie i jedziemy. Myślę, że będzie elegancko. Witam serdecznie Nikan, witam serdecznie Andy Flendy, fajny nick. No i witam serdecznie Amsterdam, fajnie, że dołączyłeś. Cholernie ciemno, normalnie ciemnisko tutaj jest straszne. Podmienimy sobie trójząb na pochodnie, bo co prawda latarnia ładnie rozświetla, ale mimo wszystko jednak pochodnia rozświetla nieco lepiej. Okej, okay, fajny beginning tejże jaskini. Od razu się spierdzielił na dno. No ale okej. Okay. Co tu mamy? Abio! O, lera jasna. Myślałem, że uda się tego ślimaka na strzała zabić. Ślimako węża jakiegoś takiego, patrzcie. Nawet tak syczy jak wąż, ale jednak jest ślimakiem. No dobra. Pierwsze koty za płoty. Pierwsze lody przełamane, czy jak to się tam mówi. No dobra. Wracamy z powrotem na górę. Miałem przy sobie jakieś tam naście chyba tysięcy runek, więc nic straconego. Tylko, że tym razem już ta dziura w podłodze jest wyrwana. Więc będzie mi łatwiej ją omijać. Tak. Następnie teraz możemy sobie tutaj na spokojnie przeeksplorować te elementy, których jeszcze nie widzieliśmy. Czyli na przykład zejście spokojniutko, elegancko tędy. Z tego co widzę, to chyba tamta dziura to jest inna miejscówka niż ta tutaj. Okej. Widzę, że oczywiście najsensowniejszą metodą walki jest właśnie atak na te wężu ślimaki, bo one tutaj robią te przyzwania tych wilków. Okej, tędy zszedłem i nie ma powrotu tam w sumie, gdzie się zeskakuje. W takim razie idźmy dalej. Okej, okay, sporo napisaliście na czacie, zaraz sobie to nadrobię, dajcie mi chwilkę. Niech tutaj coś fajnego się znajdzie, odkryje. Na razie nic się tutaj nie dzieje. Jaskinia guseł, co to może być? Okej, okay, czyżby jakaś kolejna dziura, co się zapadnie? Chyba nie. Złoty run, łuk runiczny i run bohatera. No właśnie, mamy jeszcze coś takiego, moi drodzy, jak łuk runiczny. Totalnie zapomniałem o używaniu tego.
Możemy sobie to w sumie użyć. Może nie będę ginął tak bardzo, ale chodzi też o to, że tych łuków mam 30 ponad, więc myślę, że możemy tutaj trochę tym runom się dokoksać. Raczej to wiele nie zmieni, aczkolwiek poczuję może troszkę mocy. I będę się może troszeczkę bardziej starał nie ginąć, tak jak ginę właśnie tutaj do tej pory dosyć łatwo. Okej, co to jest? Jakiś żółw ninja? Co to jest? Jakiś tutaj Inaba, uczeń. O kurde! Jak się tam chłop napina? Okej, zabiłem chyba tego ślimaka, który go przyzwał. O ile się nie mylę. Tak? Chyba tak. A, poczekaj, poczekaj, to nie wszystko. Okej, i tu jest chyba ta miejscówka, zobaczcie. Gdzie była ta dziura. Tak? Zgadza się. To jest to miejsce, gdzie spadliśmy z tej dziury i widzę, że te dwie miejscówki się właśnie sprowadzają w to samo miejsce. Mister Elazek, nie wiem w końcu, czy mówiłem cześć, czy nie, ale witam serdecznie ponownie i stąd przyszliśmy. No i to się zbiegło w tą właśnie miejscówkę elegancko, czyli mamy już wszystkie ścieżki. Teraz możemy pójść tam, ale możemy też. A nie. Możemy pójść tylko tam. Tutaj widzę sporo wilków. Pytanie, czy one też tutaj nie są przyzwaniem tego ślimaka. Wow! Cholera, on po tym użyciu tego sepuku bije cholernie mocno. Okej, patrzcie, jest wężoślimak, który ich przyzwał, czyli to do niego trzeba raszować i po prostu go pokonać. Wydaje się ta miejscówka dosyć prosta z uwagi na te ślimaki, bo jakby je zabijesz, to tu praktycznie nie ma żadnego moba, na to wychodzi. Witam serdecznie, Xenomorph, fajnie, że dołączyłeś. Dobra, kontynuujemy. Ja sobie tutaj musiałem szybciutko czat nadrobić. Aj, no i lecimy, słuchajcie. No tutaj myślę, że tak na dobrą sprawę, żeby sobie nieco skrócić, to możemy pójść tędy tak naprawdę, bo to wszystko się i tak sprowadza do. To i tak się wszystko sprowadza do jednej miejscówki, więc mogę wybrać ten korytarz i zabić jednego ślimaka, niż zabijać tych ślimaków nie wiadomo ile. No i straciłem ten łuk runiczny. Mówiłem, że nie ma sensu go używać, bo za często ginę. Ale cóż, nie ma tego złego. No dobra, słuchajcie, w takim razie tutaj odzyskujemy. No i ja raszuję do tego ślimaka, bo on pewnie gdzieś tutaj łazi. Tylko trzeba go po prostu znaleźć. Słyszę go, ale go nie widzę. Gdzie on jest? Tu jest. Okej, gdzieś musi być drugi w takim razie. Zbroja białej trzciny, czyli to jest zbroja samuraja. Z
tego co się orientuję. No dobra, tutaj widzę, że jeszcze gonią mnie jacyś przeciwnicy, więc jest tutaj. No właśnie, że tą jaskinię można zrobić tak naprawdę zabijając 3 ślimaki. A reszta mobów po prostu znika. Pytanie, czy za te wilki, które zabijamy, byśmy dostawali runki. Bo jak one by się pojawiały w nieskończoność, to można by tutaj farmić sobie na nich runy elegancko. Nieskończeni przeciwnicy by się nam pojawiali. Okej, lećmy dalej. O! Już boss fightik. I boss fightik z apostołem boskiej skóry. Dawno chłopa nie widziałem. Myślę, że sobie z nim elegancko poradzimy we dwójkę. Mniej więcej Pira z drzwi pamiętam jego ataki. O kurde. Nice. Pokonaliśmy go elegancko. Szlachcic boskiej skóry, no kurde. Seriously? Niech wyjdzie z tych płomieni. To są duchy, więc ogólnie nie działa na nich niestety krwawienie. Oh man. Zaraz Tiszka tu zemrze. Chyba damy radę. Ale czemu się pojawił jeden po drugim? Wydaje mi się, że na tym etapie rozgrywki powinno się pojawić dwóch naraz. Wtedy byłby... No żartujesz sobie chyba. Ślimak guślarz jeszcze się pojawił. No jeszcze ktoś się pojawi? Powijak... Po co ten ślimak w ogóle się pojawił? To mnie zastanawia. On padł tak prosto. Powijak boskiej skóry to jest chyba talizman. Rytuał czarnego płomienia to będzie inkantacja. I tyle, te dwie rzeczy. Zobaczmy. Powijak jakiś znalazłem. Kolejne ataki przywracają punkty życia. Nice. A jeżeli chodzi o tą inkantację? Kurde, dziwna walka to była. Rytuał czarnego płomienia przyzywa krąg czarnego ognia wokół rzucającej osoby. 42 wiary. Cholernie dużo, ale też wydaje mi się, że potężny spell na przykład na PvP, tak? Okej, okay, jaskinia guseł, moi drodzy, to była. Bardzo szybka, bardzo przyjemna jaskinia, bo tutaj, tak jak mówiłem, tych mobków w sumie to były 3 ślimaki. Jednocześnie 3 bossy, więc w sumie w całej jaskini to było 6 mobów. Także nie za wiele. Więc to mamy zrobione, lecimy do tych katakumb. Tak mi się też wydaje, że ślimak miał tutaj przyzwać jakieś duchy, ale chyba mu się trochę nie zdążyło, bo jednak był trochę cienki, więc tutaj wydaje mi się, że powinny się pojawić wszystkie 3 naraz. Wtedy to by było naprawdę fajne wyzwanie. Bo nie wiadomo by było kogo bić najpierw i od kogo zacząć.
i na kim się skupiać, bo jeden przyzywa, drugi bije mocno i tankuje, trzeci ma te swoje fajne mechaniki jak ten apostoł. No myślę, że tutaj ja bym śmiało trzech naraz zrobił, nie? Okej. No dobra, katakumby standardowo się zaczynają od gargulca. Kolejny gargulec. Jeszcze jeden gargulec, tylko że na pleckach. Co prawda gargulce to są chyba jedni z pierwszych przeciwników, których spotykamy w ogóle w Eldenie. Także tutaj jest recykling bardzo, bardzo mocny już tym razem. Kapik, witam serdecznie. Bartosz jeszcze nie wie. A, wiem o co chodziło. Prawdopodobnie tutaj wam chodziło o to, że po walce z apostołem pojawił się kolejny koleś i po walce z kolejnym kolesiem jeszcze kolejny, czyli taki naprawdę trzyetapowy boss tak naprawdę, ale tak jak mówię, no jednak tutaj ja bym się pokusił o przyzwanie wszystkich trzech naraz, nie? Okej, tak coś czułem, że mnie tutaj coś nagle zaatakuje. A, rozumiem. Red Queen nam tutaj napisała. Że ten ślimak, który tam był, to on by przyzwał ponownie tych dwóch pierwszych gienków. Co mnie dobrze wiedzieć. Fajnie, że w takim razie zabiłem go w miarę szybko. Najpierw pokonujesz duchy, a potem on się pojawia, jasne. Czyli tak na dobrą sprawę, na dobrą sprawę, to głównym tutaj przeciwnikiem był ten ślimak guślarz. Bo on tutaj te duchy wszystkie przyzywał w całej tej jaskini. Ale nie było to jakieś super mega wyzwanie, umówmy się. Mając Tiszkę do pomocy, to tutaj ja bym góry mógł w stanie przenosić. No dobra. Tutaj mamy zamknięte mechanizmem drzwi. Czyli co, cała... O, mordę. To się wpakował. Całe katakumby... sprowadzają się do walk chyba z... gargulcami, na to wychodzi. Okej, Zug znowu ZW. Spoko, dzięki za info. Kurde, i windy, i windy, i gargulce, i windy. Teraz ta winda jest na przykład na łańcuchach, co mnie trochę niepokoi. Bo łańcuchy mogą się zerwać. Ale chyba nie tym razem. Przypominam, że szukamy dźwigni, która ma otworzyć nam właśnie boss fight. O, garnuszek. Prawdopodobnie przeciwnik. Dokładnie. No dobra. O, a to garnek. Dobra, jakieś takie dziwne te dźwięki były. Czyli garnek jest za ścianą, tak? O kurde, ale cheese'owanko.
Wow! Można to nieźle przycizować. Bo jak atakujemy blisko ściany, zobaczcie, to ataki się odbiją, prawda? Natomiast jak atakujemy dostatecznie daleko od ściany, to atak przez tą ścianę przejdzie, nie? Chodzi mi o to na przykład. O, widzicie? Także to taki tip, jakbyście chcieli czasami jakieś przycizowanie zrobić tutaj chamskie. Czyli na przykład atak przez ścianę. Okej, na razie łatwiutko. Tu coś jest. Jest jakaś statuetka, ale nic nie da się z nią zrobić. Tutaj pułapka. O, tutaj widzimy, co by do nas strzeliło. O nie. Moje ulubione gilotyny. Nie ma tutaj żadnej potrzeby wjeżdżania po tych gilotynach. Ten garnek chyba wybucha, coś tak czuję. O kurde. Nie wiem, czy zabiła mnie gilotyna, czy zabił mnie ten garnek, czy te dwa garnki. Ale się zagapiłem. Nie zauważyłem, że ich jest tutaj chyba z 8 tych garnków, a ja myślałem, że to jest tylko ten jeden. Okej, nie spulowałem tych dwóch, ale na szczęście jakoś przetrwałem. W lewo skręt, w prawo prosto, co? Prosto garnuszek na nas idzie. Sam tak jeden, bez kolegów? Co najmniej dziwne. I niczego nie pilnował, to też podejrzane. Dziwne. Bez sensu. Lecimy dalej. Może się uda zrobić te dwie miejscówki w jednym odcinku? Jaskinie Guseł i ten. Okej, trucizna zwykła, więc wydaje mi się, że mogę się nią bez problemu zatruć, aczkolwiek ona nie bije prawie wcale, więc nie powinno być problemu. Dobra, mam nadzieję, że to tyle, jeżeli chodzi o trujące rzeczy. Lecimy dalej. Czekajcie, przetestujemy sobie. Też całkiem nieźle. Dobra, chciałbym go tutaj przypulować. Ciekawe, czy jest tam sam. Niesamowite są te dwa zakrzywione miecze. Coś pięknego to, co one robią. Poezja wręcz to jest. Czysta poezja. I co, rozumiem, że tam na dół trzeba pewnie zeskoczyć, tak?
Okej, wychodzi na to, że tak. Młody motyl. Ej. Liczyłem na to, że tu będzie dźwignia. A jej nie ma. Czyli prawdopodobnie jest tutaj gdzieś ukryte jakieś przejście. Albo ja jestem ślepogienia. Okay, skąd ja wypadłem? Już mieliśmy jeden taki ten, a stąd spadłem. Już mieliśmy takie jedne katakumby, w których takie jakby ścieżki się odkrywały, pojawiały, znikały. Może tutaj jest ten sam motyw? O kurde. O kurde. Czyli to jest inna miejscówka, chyba na to wychodzi, bo tutaj te garnki się pojawiły, a wcześniej ich nie było. Dziwne. Znowu się dałem na to nabrać. Może tutaj trzeba gdzieś wjechać znowu? Czy właśnie po tych gilotynach się jakoś tutaj wjeżdżało? O! Shit. Nie zdążyłem niestety, a wydaje mi się, że za tamtym garnkiem kryła się dźwignia. Nie, myślę, że się obejdzie bez mapy. Mniej więcej kojarzę. Tylko tym razem profilaktycznie sobie wyślę to na górę, żeby... O, tam coś było. Wyślę sobie to na górę. Pokaż. Tu jakąś miejscówkę znalazłem. Ale tu nic nie ma. O! A na to, co jest na samym dole. Druga winda. No to super, no to super. No dobra, to pamiętajmy o tej drugiej windzie w takim razie. Kurde, on też wybucha. Ale fart, udało mi się uniknąć wybuchu przewrotem. Coś niesamowitego. No dobra, i znowu w lewo i teraz jest duży garnek tutaj. Okej. Ile poziomowo jest ten kurde katakumb? Zaraz będę nadrabiał. Kurde, znowu tu? Wow! Okej, nie biję tego, bo to jest bez sensu. Tutaj z każdym poziomem wszystko rośnie jakby w
w górę, nie? No dobra, i co, znowu mam spaść w tą dziurę? I tak w kółko i w kółko? Tam było chyba, ale to jest chyba to samo wszystko. Ej, wychodzi na to, że nas tutaj w bambuko robią. Tak, zobaczcie, że to już było. Centralnie bambuko nas robi ta katakumba. Prawdopodobnie, tak na dobrą sprawę, pewnie tutaj cała ta część tej katakumby jest totalnie bezsensowna. Podejrzewam, że powinno się robić tylko tamtą windę w dół, co zjeżdża. I nic poza tym. No bo tutaj nie ma żadnej innej ścieżki. Tak. Tak. Okej. Wracamy. O! Co? What? Co tu się dzieje? Totalnie nie rozkminiam tych katakumb w takim wypadku. Czy to się nazywało jakieś katakumby cyrkowego mistrza czy coś? Nie, katakumby szczytu olbrzymów. Co tutaj się dzieje do cholery? No dobra, pakujemy się w takim razie tutaj. Zobaczymy, gdzie nas to zawiezie. Może prosto do bossa. Albo do lawy jakiejś. Nie, do lawy nas nie wiezie na szczęście. Dostałem tutaj Marikę, więc jak zginę, to się cofnę tutaj. Co to jest? Okej, to też ten przeklęty kocur. Tylko czego on tak mocno bije? Nie mógł bić jakoś... O kurde. On mnie bije, będąc pode mną, nie? No dobra, ja zobaczę sobie na... najpierw, co jest za nim. Czy ja jestem w dobrym mie... miejscu. Thank you.
Ognisty olbrzym to jest największy cieniasz. Zejdźcie sobie do katakumb. Tam się dopiero dzieje. Ja pierdzielę. Ewidentnie ktoś tutaj miał zbyt dużo fantazji robiąc tą miejscówę. Nie! Właśnie tak coś czułem, że jak jeszcze troszeczkę dalej mnie pchnie, to wtedy nie będzie klawo, ale już dostrzegłem jedną rzecz. Ta pułapka bije nie tylko mnie, ale też jego. Właśnie tuż przed śmiercią zobaczyłem, także wykorzystam sobie tą pułapkę, żeby go pokonać, bo on ma cholernie dużo życia, ten chłop. No i wyskocz teraz. No idziesz tu? To ja tutaj, kurde, ryzykuję życiem. A ten chłop ma, kurde, wywalone we mnie. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Nie! O nie. No, okej, to go bije za 500. No dobra, trochę poczekamy. Jaka bieda, po prostu. Totalna bieda. No ale mam to w nosie. Przycizuję go tą pułapką, bo normalnie nie mam ochoty zmagać się z nim. Kurde, te gały po prostu spod tej maski to wygląda niesamowicie. Dobra, jeszcze jeden podmuch i będzie po chłopie. Zobaczymy przy okazji, ile jest runek za niego. 3800. Okej! Okay, mamy to. Przycizowane, bo przycizowane, ale... ale jednak. Liczy się. Zgiń, przepadnij, przebrzydły gargulcu. O co chodzi z tymi katakumbami, do cholery? Jak można zrobić katakumby, które mają 400 milionów poziomów? A jak już znajdujemy sekretne przejście pod windą, to się okazuje, że to nie jest to. Okej, to chucha se w dwie strony. I nigdzie mnie to nie doprowadzi. Dobra, spaduwa z tym puchaniem. O, super. Ucha zobu maniek. Nie ma tam przejścia. No chyba żartujesz sobie teraz. No dobra, to zrobimy to inaczej. Znowu będzie trzeba wykorzystać lamerskie metody. Dla lejmów, takich jakim ja jestem lejmem. Okej. No oczywiście. Oczywiście, że to była ukryta ściana. Wystarczyło wskoczyć. Witam serdecznie, Chris. Dobra, jest tutaj kot.
Nie! So close. Ale metoda dobra. Zamknął go w dwóch pułapkach. Ojejku, ale cienkie to było. Jakie to było cheese'owe, normalnie. Okej. Ciekawostka jest taka, że dotarłem do jakiejś skrzyni, ale nie ma tutaj cały czas tej przeklętej dźwigni. O cholerę, ja tu przyszedł. Prochy mnicha ognia. Prochy mnicha ognia oni dali, nie? Które nawet nie są legendarne. Ach. Czyli rozumiem, że dojście tutaj do tej miejscówki to też był jakiś secret, secretów, tylko po to, żeby te prochy znaleźć, ale nie po to, żeby dźwignię znaleźć. Ale biegnę dalej. Tu mamy to. Tu mamy to. I tu dalej biegnę dalej. Ale nie, nie biegnę dalej. No bo ostatnio biegłem tu dalej. Tutaj biegnę tutaj. I tutaj... Patrzcie na to. Winda se pojechała i się odkryło wejście do jakiegoś jeszcze innego dzbanucha. O, dobra, nara. Może to tutaj? Widzę, że tu jeszcze nie byłem. Bo jakieś przedmioty leżą. Jest! Mamy to! Dobra, to teraz pytanie ze 100 punktów. Jak wrócić do tamtej tej? O kurde. O, chyba się zmieszczę. O jejku. Totalna masakra. Mam nadzieję, że to jest dobre wejście. Tak, dobra, są te chochliki rzucające. Więc jest dobrze. Jeee! Yeah! Mam tylko 5 fiolek, ale mam to w nosie. Co to jest? Mam to w nosie, bo będę mógł przyzwać Tiszkę do pomocy i ona za mnie zrobi robotę. Ojejku, jak miło. O nie! Nie no! Dlaczego ty? Co? Dlaczego mi to robicie? Złote nasiono i dzwonek kulisty
Zbieracza konwali, moi drodzy. Tyle dobrze, że walkę z tym bossem mam opanowaną do perfekcji praktycznie. Wszystkie jego ruchy, mechaniki mam ogarnięte, więc poszło gładko. O, mamo, to było najgorsze. Te katakumby to jest masakra. Nie mam zielonego pojęcia, jak je przejść. Nie mam zielonego pojęcia. Jak będziecie tutaj je robić, to po prostu biegajcie jako szalali na farta. Nie mam innego tutaj rozwiązania na te katakumby totalnie. Okej, moi drodzy. Ja tutaj przenoszę się do grobowca. Albo nie, później się przeniosę. Bo później jak montuję odcinki, to nie pamiętam, gdzie się przeniosłem. Także, moi drodzy, zakończę sobie tutaj ten materiał. Bardzo fajny odcinek, bo udało nam się klepnąć jaskinię guseł, udało nam się klepnąć katakumby szczytów olbrzymów i zobaczcie, gdzie się te katakumby zaczęły, a patrzcie, gdzie się kończą. Ja jestem gdzieś, kurde, w jakimś klifie w ogóle. Także nie była krótka podróż. Także mamy to zrobione, odkryliśmy jakieś sekretne popioły, nie wiem po co, ale odkryliśmy. Odkryliśmy również tego bossa, który nam dał złote nasiono, które też nie wiem po co on daje już teraz te złote nasiona. Prawdopodobnie dostajemy ich na wyrost, tak jakbyśmy jakieś pominęli. Ja tutaj spokojnie mógłbym jeszcze raz boostnąć sobie potkę, bo mam 6 tych złotych nasion, ale nie ma z nich żadnego pożytku, bo już mam maksymalnie wszystkie potki możliwe. Także, moi drodzy, zakończymy sobie tutaj ten materiał na streamie. Oczywiście zostajemy i kontynuujemy, natomiast na YouTubie już się żegnamy. Także trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie, wbijajcie na streamy, wbijajcie na Discorda.